Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film to kolejni ulubieńcy. I nie ma ich w sumie zbyt dużo, tak samo jak nie było ich zbyt dużo w marcu. I nie przedłużam i zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest ciuch, raczej spodnie, które, wyobraźcie sobie, kupiłam na Vinted. To były moje pierwsze zakupy na tej aplikacji, bo szukałam spodni z dziurami i spodobały mi się spodnie, które wystawiła dziewczyna w takie kwiaty. I tutaj właśnie są dziury i one nie są, słuchajcie, takie mega długie, bo to są te mom jeans, nie wiem jak to się poprawnie wymawia. W rozmiarze 38, tutaj już wam mówiłam, z takimi kwiatkami, zapłaciłam za nie 20 zł. Gdzie normalnie, słuchajcie, takie spodnie w sklepie, to trzeba tak ze 100 chyba zapłacić. Dziewczyna pisała, że to są nowe spodnie i faktycznie jak przyszły, ja je wyciągnęłam z paczkomatu, to po prostu były nowe, niechodzone, nie było żadnych śladów użytkowania. I tak założyłam je na święta wielkanocne i trochę w nich parę razy pochodziłam, ze względu na fakt tego, że zakładałam je tylko na dworzu, jak wychodziłam z domu. I bardzo one są wygodne. Słuchajcie, takie fajnie przylegają do nóg. Zawsze się kiedyś myślałam i bałam tych jeansów mom jeans, że one są takie, wiecie, że tak strasznie poszerzają. Prawdopodobnie gdybym próbowała je kupić w swoim starym rozmiarze, to pewnie by mnie poszerzyły. Ale że ten rozmiar jest mniejszy, to no właśnie nie poszerzają te spodnie i fajne są i fajnie się w nich wygląda i tyłek fajnie w nich wygląda. Także może jeszcze kiedyś sobie kupię tego typu spodnie, może nawet na Vinted. Dużo jest, słuchajcie, tam takich okazji, gdzie naprawdę ludzie wyprzedają te ubrania za no, totalny bezcen i czasami nawet lepiej jest iść tam niż szukać w second handach. Warszawskie second handy, słuchajcie, to jest dramat. 70 zł za kilo za stare ubrania, to dla mnie to jest jakiś kuriozum i kompletnie tego nie rozumiem. I pozostając w temacie jeszcze produktów, to mam balsam do ciała, mój ulubiony, z Lidla. Cień Food for Skin, nawilżający balsam do ciała. Słuchajcie, straszno miałam suchą skórę, przede wszystkim tu na łokciach. I tam czytała w internecie o tych balsamach, że no tu są składniki pochodzenia naturalnego, to jest cała seria jakaś wyprodukowana, nietestowana na zwierzętach. Wegańskie są te kosmetyki, niedrogie, bo to 7 zł ten balsam kosztował i bardzo dobry on, słuchajcie, jest. I tak jak jest z tyłu napisane na opakowaniu, że on ma lekką formułę, szybko się wchłania, ma przyjemny zapach i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze, to wszystkie te podpunkty się zgadzają. I ja wam go polecam. Jeśli chcecie sobie wypróbować, to naprawdę to jest produkt fajny i można go kupić. I to jest, słuchajcie, tyle z rzeczy. I oczywiście przechodzę już do muzyki. Na liście muzycznej w tych ulubieńcach piosenek jest tylko 4. Zdecydowałam, że nie będę dawać więcej, bo jeszcze by się tam przydarzyła jakaś liczba tych piosenek, które były moimi ulubionymi, ale nie słuchałam ich aż tak często, żeby je zapisać. A te były przeze mnie słuchane cały czas. Pierwsza, Conan Gray, Maniac. Tą piosenkę usłyszałam na SKTV. Znalazłam ją przez Shazam, a potem po prostu najzwyczajniej w świecie wgrałam na mój telefon. Kolejna piosenka, Miley Cyrus, The Time of Our Lives. To jest piosenka, słuchajcie, z soundtracku 365 dni i wpadła mi ta piosenka w ucho i ją pobrałam, ale w ogóle nie wiedziałam o tym, że śpiewają Miley Cyrus, tylko po prostu później na YouTubie wyskoczyło mi, że to jest jej piosenka i byłam szczerze zdziwiona, bo nigdy tej piosenki nie słyszałam, a swego czasu, będąc w gimnazjum, słuchałam Miley Cyrus, także gdzieś chyba później, jak już pogrzebałam temat Miley, to pewnie ta piosenka wyszła. Kolejna piosenka, J-Hope z BTS.
Chicken Noodle Soup. I wiem, że ta piosenka jest już stara, bo chyba ma ponad rok albo pół roku. I powiem Wam szczerze, że ja kojarzyłam tą piosenkę. Widziałam nawet challenge takie taneczne z tym związane. Sama jeden nagrałam na TikToka, dosyć nieudolnie wydaje mi się, bo ja jakoś na tym TikToku nie umiem robić tych układów, one są jakieś dla mnie za trudne. Wrzucam zupełnie co innego, ale czasami mi się przydarzyło coś tam tańczyć. I właśnie chyba też przez TikToka przypomniała mi się ta piosenka i tak się wciągnęłam, że słuchałam jej na replayu. I ostatni utwór, Michele Morone, Dark Room, dalej w temacie jego płyty Jestem. I jak na początku miałam jakąś tam określoną liczbę piosenek z tej płyty, które mi się podobały, a reszta nie, tak teraz właśnie spodobała mi się tytułowa piosenka, czyli Dark Room, bardzo, ale to bardzo. I to jest, słuchajcie, wszystko z tych ulubieńców rzeczowych i muzycznych. Bardzo mnie, słuchajcie, ciekawi, czy coś z tych rzeczy znacie. Kosmetyki, spodnie może, kiedyś podobne gdzieś kupiliście. Muzyka, czy jest Wam znana z tych, które wymieniłam. To jeśli macie ochotę podzielić się tym ze mną w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Ja już oczywiście jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeśli chcecie, klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Jak zasubskrybujecie kanał, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj w tym wideo. Moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Pa, pa!